Jojo, siemanko, witam was już po raz trzeci w Duda Street TV, czyli pierwszej tanecznej telewizji w Polsce. Ja jestem Pilar i zapraszam was w świat tańca. Kalendarz wydarzeń tanecznych w formie wideo. Od tego odcinka zaczynamy mieszać kalendarze. W opisie znajdziecie odnośniki na osi czasu do tych konkretnych styli, które was interesują. Jeżeli macie pomysły na inne, słucham. W tym odcinku zaczniemy od dancehallu. Ale przecież, zapomniałbym. Intro! No to lecimy z dancehallem. I got fucking sex in your heels, mommy. Me a beg a goddess when your knees for me. Sorry, już nie będę tańczył, będę mówił. Mamy tutaj małe zaległości. W poprzednim odcinku powinienem o tym wspomnieć. Niestety tego nie zrobiłem. Przepraszam. 28 luty, Katowice. Winter Wicked Weekend. 3 dni i 6 instruktorów z zagranicy. Kolejny event dancehallowy, o którym wiem, odbędzie się 14 marca w Poznaniu. Dancehall or Die 2020. To zawody w wielu kategoriach, od 1 na 1 po formację, od Dancehall Queen Style i wiele innych. Posędziują Shorty, Shortman i Monika Cichocka. Następnego dnia, w niedzielę, odbędą się z nimi warsztaty, więc jeżeli już tam jesteście, to skorzystajcie z tych warsztatów, bo tak się robi. To niestety tyle z eventów dancehallowych, o których mi wiadomo. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale proszę też o podsyłanie mi. Możecie je wrzucać sobie spokojnie w komentarzach pod kalendarzem bezpośrednio. Możecie też je wrzucać po prostu na grupę Dancehall Poland, nad którą od niedawna sprawuję rolę administratora. Przyjmuję wszystkie taneczne grupy w Polsce i to mi zrobicie. Jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, to już teraz wiecie. Jest kalendarz wydarzeń tanecznych Dancehall Twerk i Afro. Więc jeżeli nie wiecie, gdzie jechać, nie wiecie, co się dzieje, nie wiecie, co jest 5, to w kalendarzu macie wszystko ładnie wypisane. Sprawdzajcie to, pchajcie to dalej i korzystajcie z tego przede wszystkim, bo to dla was. Przechodząc dalej do wydarzeń streetowych, tutaj od razu disclaimer. Dancehall to również street, bo u nas tak się przyjęło, że tu jest street, a tu jest dancehall. Bzdura, ale tak już jest łatwiej, więc tak będę się tego trzymał, ale chcę, żebyście wiedzieli, że tak nie uważam. Pierwszy event 7 marca we Wrocławiu to balety w imparcie Ladies Dictionary. Powaga, 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 przepraszam. Ladies Dictionary to event od kobiet dla kobiet. Są to zawody, warsztaty, dżemy i pokazy. Zawody hip-hop, house, walking, breaking, all styles 3x3. Będzie tam 15 pokazów, w tym jeden od puń, który trwa aż 12 minut. No generalnie dzieje się tam mnóstwo rzeczy, więc jeżeli możecie, to jedźcie tam dziewczyny i chłopaki też tam jedźcie, bo się pewnie wiele od dziewczyn nauczycie. 7 marca, Wrocław, Ladies Dictionary, kolejny event. 14 marca odbędzie się w Koszalinie i jest to koszalińskie yo. Koszalińskie yo. Jest to chyba pierwsza edycja tego eventu, więc jak najbardziej polecam sprawdzić świeżą energię. To jest event poświęcony głównie tańcu hip-hop, więc jeżeli tańczysz hip-hop i chcesz się pobatlować w różnych konfiguracjach, to pojedź właśnie tam. A później koniecznie jedź na after. Ludzie, chodźcie na aftery. To jest esencja tego wszystkiego. A tam jest after official, więc jedźcie na after official. Peace. I w końcu mamy jakiś event w pełni poświęcony breakingowi. Jest to wschodnia bitwa Volume 2. Walki dla b-boys i b-girls w różnych konfiguracjach. Posędziują to dla was b-boy Thomas, b-boy Kenguru i b-girl AGT. Hostem będzie MC Yasuo, a za dekami stanie dla was DJ Fim. Jeżeli jaracie breaking, to wschodnia bitwa jest dla ciebie. A na końcu prawdziwa gratka dla wszystkich popperów. I nie jest to nie byle jaki event, bo jest to kolejny event z serii Infinite Popping od Infinite Force. A to, co robi Infinite Force, to w ogóle... przechodzi jakiekolwiek pojęcie. To, co robi ten człowiek, pozdrówki Dominik, to jest jakiś szok. 14 marca spotykamy się z Hoanem i z JG na warsztatach. Podsumowując, 7-8 marca Wrocław, Ladies Dictionary. 14 marca Koszalińskie Yo, wschodnia bitwa Volume 2 i Hoan i JG w Gdańsku. Podsumowując, kolejny dancehall
28 luty Winter Weekend Weekend, a 14 marca Dancehall or Die Poznań. To by było na tyle. Był wstęp, rozwinięcie, zakończenie, głupot, spitolenie. Klasycznie hasło dla ziomeczków, hasło dla wytrwałych. Jeżeli jesteście aż tutaj, to ja wam teraz mówię serdeczne elo. A wy standardowo, dowolnym środkiem komunikacji napiszcie mi hasło flow. Dałem wam flow, teraz wydajcie mi z powrotem. Także odsyłam do opisów, w których znajdziecie wszystko, co wam potrzeba do szczęścia. Kontakt ze mną, kontakt z kamerą, kontakt z fanpage'em, opisy, informacje. Nazwijmy to spisem treści. Od teraz w opisie zawsze będzie spis poszczególnych treści. Ale pewnie większość się tego nie dowie, bo już nikt tego nie ogląda, więc teraz mogę sobie stąd pójść. Elo! Ha! Niestety YouTube rządzi się własnymi prawami, więc teraz proszę was, moi mili, o subskrybowanie tego kanału, zostawienie łapki w górę albo w dół, bo takie też mam, jak kto woli. Poświęćcie te pół minuty waszego życia, a dam wam za to kanał nasz pytań taneczny.